Cześć! Pewnie zastanawiacie się tak jak ja, jakie produkty makijażowe zabrać ze sobą na wakacje. Co zrobić, aby stworzyć wakacyjny look, nie zabrać ze sobą całego kufra, a jedynie podręczną kosmetyczkę. Pokażę Wam dzisiaj, jak ograniczyć swój wybór do rzeczy ulubionych, niezbędnych, a które można zastąpić ich mini wersjami. Cera jest już ujednolicona, brwi podkreślone, więc teraz przejdę do aplikacji rozświetlacza. Jest to produkt, który na pewno zabiorę ze sobą na wakacje, ponieważ jest wielofunkcyjny. Po pierwsze, możemy go stosować jako rozświetlenie naszej twarzy i stosować w strategiczne miejsca, a po drugie, dodać niewielką ilość do balsamu i właśnie rozświetlić nasze opalone ciało. Produkt ten jest kremowy, ale też jest bardzo mocno napigmentowany, więc najłatwiej będzie mi go zaaplikować bezpośrednio palcem. Rozświetlacz nakładam w te miejsca, w których naturalnie odbija się światło i można to zauważyć, operując twarzą przed lusterkiem. Na pewno zaaplikuję go na nasadzie kości policzkowej. Ruchy stemplujące zapewnią nam równomierne rozprowadzenie produktu. Niewielką ilość zaaplikuję jeszcze na środek czubek nosa. Rozświetlacz nałożę także wewnętrznym kąciku oka, ale do tego potrzebuję już większej precyzji, więc zaaplikuję go pędzelkiem. Tak jak już wcześniej mówiłam, rozświetlacz jest kremowy i ma bardzo mocną pigmentację, więc tak naprawdę zależy od Was, jak będziecie go stosować. Możemy dodać kropelkę do podkładu i wtedy uzyskamy efekt rozświetlenia na całej twarzy, albo aplikować w strategiczne miejsca i wtedy uzyskamy efekt mocnego rozświetlenia, ale tylko w tych miejscach, w których chcemy go uzyskać. Rozświetlacz jest na bazie orzecha kokosowego i prowitaminy B5, dzięki czemu oprócz cudownego rozświetlenia uzyskamy efekt odżywienia i nawilżenia naszej skóry. Standardowo utrwalamy makijaż pudrem, który zapewnia zmatowienie, ale także przedłuża jego trwałość. W makijażu dzisiejszym nie chcę mieć matowego i pudrowego efektu na mojej twarzy, więc zamieniam puder na mgiełkę utrwalającą makijaż. Mgiełka przede wszystkim utrwala makijaż, więc jest bardzo fajnym zamiennikiem pudru. Dodatkowo przepięknie pachnie, bardzo fajnie nawilża i odżywia skórę, więc daje bardzo przyjemny i fajny efekt w upalne i gorące dni. Wystarczą 3 rozpylenia do uzyskania pożądanego efektu. Nie wyobrażam sobie makijażu twarzy bez konturowania, a zwykle w mojej kosmetyczce znajdują się bronzery o dużej pojemności, które ciężko ze sobą zabrać podczas podróży. Więc zdecydowałam się na mniejszy bronzer, dzięki któremu uzyskam swój wymarzony efekt konturowania twarzy. Bronzer aplikuję pod kością policzkową. Niewielka ilość da mi już bardzo dobrą pigmentację. Zależy mi na tym, aby skóra wyglądała świeżo i świetliście, więc do tego niezbędna jest odrobina różu, którą zaaplikuję w centralnej części kości policzkowej. Po raz kolejny zdecydowałam się na mini pojemność, ponieważ na co dzień używam tego samego różu, ale w większym formacie. Zdecydowanie lepiej w podróży sprawdzi się ta mniejsza opcja. Wybrałam brzoskwiniowy kolor różu, który pięknie ożywi skórę, ale także będzie bardzo dobrze wyglądał na opaleniźnie. Podstawą wakacyjnego makijażu oka jest jego długotrwałość. Dlatego jako bazy użyję 2 kredek wodoodpornych, pierwszy w odcieniu beżowym jako bazowy, a drugi w odcieniu zielonym, który podkreśli moją tęczówkę oka. Kredka jest wodoodporna i będę ją aplikować bezpośrednio ze sztyftu, dlatego że trzeba bardzo szybko działać, tak aby dobrze rozetrzeć produkt na powiece. Aby szybko i skutecznie rozetrzeć produkt, po aplikacji bezpośrednio z kredki rozcieram go palcem. Na dolną linię rzęs zaaplikuję zieloną kredkę, ale tym razem rozetrę ją pędzelkiem, ponieważ potrzebuję większej precyzji. Kredkę już przy pomocy pędzelka wyciągam delikatnie ku zewnętrznej stronie. Jeśli chodzi o wakacyjny look, to aż prosi się o neonowe kolory, więc ja zaaplikuję je w formie akcentu kredki wodoodpornej, którą nałożę na dolną wodną linię rzęs. Dół już został podkreślony. Na górze miałam wcześniej nałożoną tylko bazę w formie kredki, więc teraz zaaplikuję niewielką ilość cieni. I zwykle na wyjazdy zastanawiałam się, jakie cienie zabrać ze sobą, ponieważ palety mają duże pojemności, a ja potrzebowałam coś mniejszego, coś co zmieści się do bagażu podręcznego. I właśnie dlatego wybrałam paletkę Chocolate Chip, która zawiera piękne, rozświetlające cienie. Dzięki niej możemy stworzyć cały makijaż oka. Na cień bazowy w kredce nałożę teraz cień rozświetlający. Niewielką ilość ruchem wklepującym zapewni bardzo dużą pigmentację produktu. Dolna linia rzęs jest bardzo intensywna i jest mocno zaznaczona, więc żeby uzyskać odpowiednią proporcję oka, powinnam teraz wykonturować górne załamanie powieki. Nie mam w swojej kosmetyczce odpowiedniego koloru, ale żeby właśnie ograniczyć ilość produktów, które zabieram ze sobą, świetnie do tego sprawdzi się bronzer, który wcześniej stosowałam na kość policzkową. Niewielką ilość produktu zaaplikuję na załamanie powieki.
Wystarczy jeszcze odrobinę maskary, a jeśli rozmiar ma znaczenie, a ma znaczenie, ponieważ wybieramy się na wakacje i chcemy ograniczyć wielkość i pojemność naszych produktów, to standardową dużą maskarę możemy zastąpić jej mini odpowiednikiem, który ma dokładnie taką samą szczoteczkę, dokładnie takie same działanie, ale zajmuje mniej miejsca. W makijażu oka znajduje się wiele kolorowych akcentów, więc wypadałoby także podkreślić usta. Ale żeby zachować harmonię w makijażu, użyję błyszczyka, który będzie dokładnie w tym samym kolorze, w którym jest mój róż. Skoro mowa dzisiaj o zapachach, to tak jak w linii Marka Jacobsa dominuje kokos, tak w linii Too Faced, w linii Sweet Peach dominuje zapach brzoskwini, który jest bardzo mocno wyczuwalny, ale także błyszczyk zapewnia niesamowity komfort i dobrą pigmentację, dzięki czemu długo utrzymuje się na naszych ustach. Aby uzyskać bardziej naturalny efekt, błyszczyk na koniec wklepuję delikatnie palcami. Mini produkty to nie tylko idealna opcja na wakacje, ale także możliwość testowania i odkrywania nowych produktów.